witamy Państwa. Reprezentujemy Koło Gospodyń Wiejskich w Bielawach. Ja nazywam się Arleta Chojnicka. Bożena Kaczmarek. Chcieliśmy zaprezentować Państwu Paschę Wielkanocną. Przygotowuje się ją z następujących produktów. Rodzyneki około 80 gram, które będziemy moczyć, namaczać w alkoholu. Następnie 4 jajka, a tak naprawdę będą nam potrzebne tylko i wyłącznie żółtka. Około 150 gram cukru pudru i bakalie, oczywiście do wyboru. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu z orzechami włoskimi, z morelami i z migdałami prażonymi. Dodatkowo jeszcze do naszego przepisu będzie potrzebne odrobinkę śmietany, a głównym tak naprawdę składnikiem jest oczywiście ser, który musi być tłusty, jak najlepszej jakości, bo od niego zależy nasza pascha. A tylko i wyłącznie do podbicia smaku mamy, ścieramy sobie skórkę z pomarańczy. I to są nasze wszystkie główne produkty, z których dzisiaj przygotujemy paschę. Zaczynamy od... Ja zalewam rodzynki alkoholem. Rodzynki, pamiętajmy, że zalewamy tak naprawdę, żeby one wszystkie były zakryte, bo to jest tak naprawdę bardzo ważne. Następnie oddzielamy nasze jajka, bo potrzebne nam są tylko i wyłącznie żółtka. Bezpośrednio do misy już tutaj wrzucimy. Białka można wykorzystać w innym przepisie. My akurat wykorzystujemy do robienia bez. Tak, bardzo często. Nasz tort bezowy jest słynny. Dobrze, teraz odstawiamy sobie. Teraz ubijamy nasze żółtka z cukrem. Ważne jest, żeby masa, którą teraz tutaj ubijamy, była ubita do białego koloru. To jest najistotniejsze, więc musimy teraz podkręcić obroty, żeby się dobrze ubiło. Myślę, że już obroty można zmniejszyć, ponieważ nasza masa jest już właściwą konsystencję. Teraz dodamy troszeczkę śmietany. Tak. I wymieszamy tylko do połączenia składników. Możemy już teraz wyłączyć mikser i przystąpić do podgrzewania. Teraz naszą masę wstawiamy na kuchnię i będziemy ją podgrzewać na małym ogniu. Bardzo ważna czynność, żeby cały czas mieszać, ale przede wszystkim zmniejszyć moc kuchni, ponieważ ta masa jajeczna ma tendencję do zrobienia się jajecznicy. Więc uważajmy bardzo i mieszajmy, ponieważ o to właśnie nam chodzi, żeby tylko się podgrzała, połączyły składniki, ale nie przywarła do dna. Po odstawieniu naszej masy do schłodzenia przystępujemy do krojenia bakali. Kroimy je nie tak bardzo, na takie bardzo drobne części. Ważne, żeby one po prostu były troszeczkę rozdrobnione, czyli orzechy, migdały, morele, ale równie dobrze można dodać pistacje, można dodać orzechy laskowe. No w zależności tak naprawdę kto co lubi. Kończymy teraz kroić nasze bakalie. Przekładamy je do miseczek. Dobrze. Odstawamy miseczki na bok, bo będzie nam potrzebny teraz mikser. Wkładamy misę i teraz... Dobrze, ok, w porządku. Przełożymy naszą masę serową, tak. Ser przekłożymy do naszej misy do ucierania i masło. Okay.
teraz musimy dobrze wymieszać obydwa składniki. Naszą masę wyłączymy, ponieważ dodamy masę jajeczną. Troszeczkę tak, uniesiemy nasz mikser do góry. Ten możemy z powrotem włączyć mikser. Tak, i to nam musi się połączyć na jednolitą masę. W tym czasie odsączymy rodzynki z alkoholu. Tak. Nasza masa już jest bardzo dobrze połączona. Możemy wyłączyć mikser. Tak. Misę wyciągamy. I teraz mikser odstawimy, ponieważ będzie nam już niepotrzebny, a my będziemy teraz dodawać wszystkie bakalie. Ja tutaj podam ręce. Szadełko, ja będę dodawać, ona będzie mieszać. Tak. Teraz oczywiście migdały. Nasze posiekane orzechy. Nasz morela, bardzo, bardzo dobra. Tak. I skórkę. I na sam koniec już tylko dodajemy, pamiętajmy o tym, żeby była sparzona. Można dodać, jeżeli nie dodajemy takiej świeżej pomarańczy, można dodać skórkę z pomarańczy kandyzowaną, tylko wtedy nasze ciasto będzie troszkę jeszcze bardziej słodkie. Ścieramy tylko i wyłącznie tą pomarańczową część, nie dodajemy tej białej, bo biała dodaje goryczy, a nie o to nam chodzi przecież. Nasza masa jest już gotowa, więc odstawiamy teraz troszeczkę na bok, bo w międzyczasie przygotujemy sobie sito, oczywiście do odsączania i gazę. Może to być różna, że tak powiem, może być pieluszka tetrowa, oczywiście nieużywana, może to być na przykład ściereczka lniana. To nie ma znaczenia, my dzisiaj użyjemy gazy, przelewamy naszą masę tu do sita i tak naprawdę zbliżamy się już do końca naszych przygotowań, ponieważ teraz tylko zawiniemy brzegi tutaj gazy. Obciążymy, przykryjemy talerzykiem i obciążymy to i musimy tak troszeczkę dokładnie tak musimy złapać. Tak. Po zawinięciu oczywiście tych wszystkich boków ładnie sobie tutaj formujemy naszą paschę, żeby nadać jej kształt, jaki będziemy chcieli uzyskać oczywiście finalnie. I teraz musimy przykryć talerzykiem, docisnąć na ile to jest oczywiście możliwe najmocniej i obciążyć. I obciążyć jeszcze najlepiej czy talerzykiem z pełnym wody, czymkolwiek, czy byle tylko było po prostu cięższe i nam tutaj bardzo fajnie wypłynęły te niepotrzebne już soki, które się znajdują w naszej pasie. Taki właśnie tutaj nasz pakuneczek wstawiamy do lodówki na co najmniej 12 godzin. Minęło 12 godzin. Wyjęliśmy naszą paskę z lodówki, oczywiście z gazy. I teraz możemy przystąpić do dekorowania naszego produktu, żeby oczywiście smakował nie tylko bardzo dobrze, ale oprócz tego jeszcze wyglądał bardzo ładnie. Zachęcający. Dobrze. Możemy użyć różnego rodzaju oczywiście sposobów dekoracji, ale w związku z tym, że jest to pascha
wielkanocna, więc nieodłącznymi, myślę, elementami musi być bukszpan, bo on symbolizuje tak naprawdę też bardzo ładnie odradzającą się przyrodę. Oczywiście nasze bratki i palmy, które w naszej tradycji są nieodłącznym tak naprawdę elementem Wielkiej Nocy. Troszeczkę tutaj poprawię. Tak wygląda nasza Pascha finalnie. Uważamy, że na każdym stole wielkanocnym powinna się znaleźć. Życzymy Państwu smacznego.